No, to jest właśnie nasza, to znaczy, to jest taka rodzinna pasieka, która przechodzi z dziada, z mojego dziadka na, przez wszystkich na wnuka. No i to jest takie rodzinne. Właśnie tamte ule, które widzimy, te dwa niebieskie, to są odrestaurowane właśnie przeze mnie, zrobione, wszystkie wyczyszczone i tym podobne. Których i właśnie w tych ulach mój dziadek trzymał pszczoły. No i po prostu on we mnie to zaszczepił. No a to teraz właśnie są moje ule, które mam. One są mniejsze, ponieważ one są mniejsze, bo tutaj jeszcze przychodzi właśnie taki sam korpus, taki co jest na dole, przychodzi jeszcze na górę. Ale to w okresach, gdy jest produkcja miodu, czyli właśnie w okresach tak, zaczynamy okres od kwiecień, już zaczynamy, nawet wcześniej można zacząć, kwiecień, maj, no i wszystkie dni letnie. No i potem na jesień, gdy już wszystkie kwiaty nie będą kwitnąć i wszystko, zdejmujemy ten korpus, a wcześniej jeszcze też wykręcamy miód i tym podobne. No i właśnie nasz miód z tej pasieki tutaj, to jest z naszego sadu, który właśnie na poprzednim filmiku żeśmy widzieli. No i tam w tym sadzie właśnie rosną jabłonie, czereśnie, wiśnie, no i mniszek lekarski, którego mamy pod dostatkiem i który jest właśnie jako pierwszy on kwitnie. I jako to jest pierwszy miód, który właśnie pozyskujemy w naszej pasiece. No i on jest bardzo leczniczy, bardzo smaczny i w ogóle. No i także pozyskujemy miód właśnie z tamtych, jak tam takie duże drzewa widzimy, tam takie wielkie, odtąd dotąd, to właśnie są lipy, które też mój dziadek zasadził. I po prostu też pozyskujemy z nich miód i to możemy uzyskać właśnie miód, bo w miodzie chodzi o to, żeby uzyskać po prostu jak najbardziej no z danej rośliny, czyli czysty miód, bo pszczoła jeżeli będzie miała dużo pod dostatkiem pobierania miodu, to będzie brała tylko z jednego źródła, a jeżeli ma mało, to bierze z paru źródeł dookoła. No, a my, że mamy po prostu tyle lip, to pozyskujemy czysty miód z tego i jest on bardzo dobry. Jest leczniejszy na górne drogi oddechowe, załóżmy. No. Jakie problemy tutaj pojawiają się w najbliższym czasie w okolicy? Właśnie w najbliższym czasie chcą nam zbudować taką przedsięwzięcie jak recykling opon. Mają właśnie oni tam rozdrabniać te opony, ale opona ma właśnie w sobie związki siarki, które bardzo w dużym składowisku przez wody opadowe, a także parowanie dostają się właśnie do wód, które znajdują się właśnie na tym terenie i moje pszczoły właśnie pobierają z tych zbiorników wodę i po prostu te związki siarki zakwaszają tą wodę i no i po prostu pszczoły będą wymierać. A oni ci właśnie co chcą zbudować to przedsięwzięcie, to nie zdają sobie z tego sprawy nawet, ile robią szkody dla przyrody. Już nie chodzi nawet o moją pasiekę, bo to tam jest jeden naprawdę w mili. No, bardzo mała jest ta pasieka w porównaniu do innych pszczelarzy albo tym podobne. Ale przyroda to jest właśnie klucz w tym. Właśnie te murarki, te trzmiele, co przedstawialiśmy w innych filmikach. One właśnie wyginą, bo one są dzikie i wyginą. I wszystkie inne owady, no załóżmy taka osa, to jest pasożyt, to też wyginie. No i oni robią szkodę dla przyrody, dla tej całej okolicy, co jest tutaj. No, a my tego nie chcemy po prostu. No. No cóż, mam nadzieję, że coś się z tym dzieje. No dobrze, dzięki.